Kolejny drugi dzień listopada i kolejne nasze spotkanie na cmentarzu w Opalenicy. Historia nekropolii, na której się znajdujemy, rozpoczęła się blisko 200 lat temu. Cmentarz przykościelny umiejscowiony był na naturalnym wywyższeniu terenu i woda grobów nie sięgała. Ksiądz proboszcz Jan Badurski w roku 1830 pisał: w całej okolicy miasta Opalenica, jak też i w samym mieście, ze względu na poziom wody nie można znaleźć miejsca, na którym można by chować zmarłych. W 1908 roku naszą opalenicką nekropolię powiększono. Obecnie spoczywa na niej około 15 tysięcy zmarłych. Ksiądz Antoni Gustowski, żyjący w latach 1837-1914, proboszcz Opalenic. Trudno przecenić działalność proboszcza Antoniego Gustowskiego na tle historii Opalenicy, nie tylko na polu duchowym, ale też społecznym i patriotycznym. Urodził się 19 maja 1837 roku w Rudzie koło Krotoszyna w rodzinie Józefa i Barbary z Biszczyńskiej. Zaświęcenia kapłańskie przyjął 21 grudnia 1861 roku. Nauczycielka, wychowawczyni, organizatorka życia kulturalnego w Opalenicy. Trudno przecenić osiągnięcia pedagogiczne, wychowawcze i animacyjne Stefanii Ptakówny, która dla kilku pokoleń opaleniczan pozostaje po dziś dzień wzorem nauczyciela, pełnego pasji, wiedzy i promującego całym swoim życiem postawę w pełni patriotyczną. Stefania Ptakówna urodziła się 10 października 1905 roku na Czechosłowacji w rodzinie Józefa i Stanisławy Śliwów. W 1919 roku rodzina osiedliła się w Krakowie, gdzie Stefania ukończyła szkołę powszechną i Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie. W 1928 roku została mianowana stałą nauczycielką publicznych szkół powszechnych. A co najważniejsze, wpisała się na trwałe w pamięć swych uczniów, współpracowników, przełożonych. Wyróżniała się wysoką kulturą osobistą, indywidualnym podejściem do pracy i życia. A przy tym posiadała niebywały zasób wiedzy. Pamięć o jej szlachetnym postępowaniu pozostała wśród opalenickich uczniów i wychowanych. Jan Wojda żył w latach 1901-1980. Uczestnik walk o Monte Cassino. Działacz sportowy i społeczny. Przez dwa lata przebywa w sowieckich ławach. We wrześniu 1941 roku został wcielony do 5. Kresowej Dywizji Piechoty Wojska Polskiego formowanego w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Został mianowany oficerem oświatowym i pełnił obowiązki nauczyciela w Szkole Powszechnej Artylerii Dywizyjnej Kresowej Dywizji Piechoty. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i, co bardzo dla nas ważne, za przyprowadzenie dzieci, młodzieży, bo przecież to taka żywa lekcja historii. Często mijamy groby na naszych cmentarzach i nie do końca chyba wiemy, kto leży właśnie w tym miejscu, kto leży tuż obok, kim byli dokładnie ci ludzie, a dzięki tym naszym spotkaniom, corocznym już po raz piąty, poznajemy tę naszą lokalną, przepiękną, opalenicką historię. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję też klasom mundurowym. Jak już powiedziałem na początku, zespół szkół w Opalenicy, pojawili się uczniowie, dzierżą dzielnie płonące pochodnie. Bardzo dziękujemy za udział. A teraz, drodzy Państwo, przejdziemy do tych trzech grobów, o których dzisiaj mówiliśmy, do tych ludzi, o których dzisiaj mówiliśmy, ich wspominaliśmy, do grobu pana Jana Wojdy, później odwiedzimy księdza Gustowskiego, a później panią Stefanię Ptakównę. Bardzo proszę.